Dzisiaj będzie znowu jedna z tych spraw starych, kryminalnych, opartych tylko na pojedynczych źródłach. Mam kilka takich napisanych, i ta nie będzie inna. Będzie to też sprawa ważna, ponieważ staram się regularnie tutaj umieszczać podcasty o kobietach posądzanych o czary, by przywrócić im po prostu nazwiska i jakby istnienie. Całe to. Szaleństwo z karaniem za czary było no, jednym chyba z największych kobietobójstw w dziejach. Czasem robi się z tego taką anegdotkę o czarownicach, wiecie, heheszki, ale ja uważam, że należy przywrócić powagę temu tematowi i przypominać o tym, że ten wytrych, jakim była wiara w czary, był po prostu pretekstem do zabijania kobiet. I chciałabym kolejną z takich kobiet przywrócić. Tym razem z archiwum akt dawnych w Warszawie z Księgi Radzieckiej Miasta Łodzi. Sprawę tę wyciągnął Jerzy Urbankiewicz wiele, wiele lat temu już. I tylko tam jest ona opisana. Ja nie mam dostępu do tych archiwum, do tego archiwum akurat, więc będę się opierać o, na, na wyciągnięciu tej sprawy przez Pana Jerzego. No, i zrobię jak to zwykle na zwyczaju, swoje spojrzenie na tę sprawę. Będzie to tym razem sprawa z łodzi. Do łodzi udaje się relatywnie rzadko, zarówno osobiście, jak i w moim podcastach. No, i będzie to właśnie sprawa niejakiej Zofii Strasi Boty, która będzie posądzona o czary, jak się zapewnie domyślacie, będzie ofiarą całego tego procesu który został opisany w aktach łódzkich z XVII wieku. Czyli generalnie to dosyć późny był proces już o czar. No ale dobrze. Kim była Zofia Strasibota? Zofia Strasibota była bardzo poważaną kobietą, posiadającą majątek, co jest dosyć pewnie istotne także w tej sprawie. Była właścicielką gospodarstwa rolnego, mężatką, ale jej mąż chorował. Zatem Zofia Strasibota musiała sama przeprowadzać zasiewy, jakby zbiory, zaprowadzić krowę do byka, te wszystkie rzeczy, które trzeba było robić. Jej mąż chorował, jeżeli mielibyśmy wierzyć XVII-wiecznym konowałom na róże obu nóg, zatem miał problem z chodzeniem. Zofia zatem no, nie mogła wszystkiego wykonać sama, wynajmowała oczywiście czeladników i Zofia znalazła kandydata na czeladnika Macieja Bedzelińskiego z Lutomierska i wzięła go do pracy wiosną 1652 roku. Szybko się jednak naszym Maciejem Bedzelińskim Zofia rozczarowała. Czeladnikiem był marnym, bo kiedyś się zdarzyło, że z bota poszła pole, żeby nakarmić czeladnika, ale znalazła go śpiącego i cuchnącego wodą. Zwymyślała go, ale on nie mógł jej tego wybaczyć, że nie, dał, nie zostawiła mu tego jedzenia, które mu przyniosła. No, nie zostawiła mu go, no by na niej nie zapracował, bo się uchlał i po prostu spał pod drzewem. Zostawiła go, jak to mówił, w polu o głodzie. No i w ramach zemsty Maciej Bedzeliński, jak napisano w archiwach, włożył w suspicyją strony czarostwa. Czyli po prostu pod, złożył doniesienie, że jest ona czarownica. Co zrobiono? No przychodzi, wyobraźcie sobie, do urzęda burmi, urzędu burmistrzowskiego jakiś walący w budą czeladnik. I donosi na swoją gospodynię, która go zatrudniła, zacną panią gospodynię. Ale jest ona kobietą, więc co zrobiono, uwierzono mu? Z, z, Strasi Botezofię schwytano, związano i zaprowadzono na most na rzece łódce. I tam pławiono. Pławienie to był taki środek dowodowy, wyrafinowany jak ten. I był to taka pozostałość po jeszcze średniowiecznym sądzie Bożym. Próba, była to próba wody, i chodziło o to, że woda jako żywioł czysty nie przyjmie człowieka obarczonego grzechem, więc jeśli opuszczono kobietę ubraną w spódnicę z mocno utkanego sukna, to zebrane pod nim powietrze unosiło ją jakiś czas na powierzchni, jak balon po prostu i sędziowie wydawali na taką bidulkę wyrok śmierci, bo się naocznie przekonywali, że woda jej nie przyjęła. Czyli jak nie tonęła, to znaczy, że winna. A wiecie, jak utonie, to nieważne, Bóg pozna swoich, nie? No więc pławiono Zofię z trasibotę, jakby bez przeprowadzenia śledztwa, bo jakby, Boże, no, no, no po prostu takie potworne czasy. No ale miała jednak szczęście, bo od razu poszła pod wodę. Dano więcej jej wiarę. No jest to kurwa, zajebisty dowód, jak się zapewne domyślacie, na czyjąś winę bądź niewinę. No i uznano, że parobek złożył donos zemsty. Jakby trzeba było kobietę upokorzyć, prawie zabić, żeby uwierzyć pijaczynie, że po prostu jego gospodyni nie jest czarownicą. Bycie kobietą było po prostu strasznie trudne. No, i y, urząd doręczył osobiście mężowi Zofii Stanisławowi y, rękojmie, żeby na przykład mógł wszelkie zarzuty odeprzeć, te zarzuty pod adresem żony, bo wiecie, to nie chodziło o to, żeby żonie włączyć te, wręczyć tej rękojmie, no bo żona była jakby własnością męża. To on musiał się tutaj jakby m, zająć swoją własnością i dostał te rękojmie na babę, że nie, nie jest ona na czarodnicą. Ale jak się zapewnie domyślacie, to by było za proste i ten podcast by nie powstał, bo gdyby teraz ta sprawa się zakończyła, no bo się nie na wiele to zdało. Dwa miesiące później biedna Zofia znowu znalazła się na wokandzie. Ponieważ niejaki Idźkowski, jak mu piszą akta, zeznał, i powiedział, gdy pod wodę chodziła i wylewała ją po kilka razy niepotrzebnie i od płotka, od płotka w spak chodziła. Trudno powiedzieć, o co chodzi. To znaczy, chodzi prawdopodobnie o to, że jakiś Idźkowski nie rozumiał, co robi Zofia na podwórku. Że chodzi od płota do płota, e, nie wiem, do tyłu czasami chodzi i wylewa wodę. Nie wiem, co robiła, może podlewała po prostu. Jakby trudno powiedzieć. No ale najwyraźniej uznał, że to jest dziwne, więc to na pewno czarownica. Również, również jest to oczywiście zajebiście racjonalny argument, żeby kobietę, która zresztą ma już, wiecie, nadaną przez sąd ranghojmie, znowu aresztować. Co też zrobiono. Nie wiem, co za tępe jełopy siedziały w Urzędzie Burmistrzowskim w Łodzi, ale no, możemy się jednakowo domyślać, że pewnie jakby... W urzędach burmistrzowskich poziom inteligencji od tamtych czasów wzrósł jedynie nieznacznie. No więc o, tym razem pławienie chyba okazało się niekorzystne dla oskarżonej. Pewnie miała grubszą sukienkę, nie wiem. I, wsadzono, i uznano, że y, to jednak jest y, czarownica. Więc co zrobiono Zofii? Wsadzono ją do beczki z otworami na ręce i nogi. Ręce i nogi związano następnie i przetkano kołkiem, czyli po prostu tak usztywniono je związane. I w ten sposób chodziło o to, że odseparowana dnem beczki od ziemi Zofia Strasibota miała stracić kontakt z diabłem. Ja jestem za cienka na XVII-wieczną logikę i wierzenia te diabelskie, więc przedstawiam to tak jak jest. A wy sobie z tą informacją zróbcie, co chcecie, najlepiej. No, myślę, że powinniście się teraz napić. To dobrze zrobi, bo to nie jest jeszcze koniec tej sprawy. No więc wiecie, sucha klepka izolowała Zofię od ziemi i y, uznano, że będzie tracić kontakt z diabłem, bo. Pff, nie wiem, bo tak. A y, na beczce jeszcze napisano y, magiczne słowa: Jezus Maria Józef. No Jezus Maria, faktycznie. I te święte imiona miały stanowić dodatkowe zabezpieczenie przed złymi mocami. No i beczka z Zofią Strasibotą została ustawiona w spichrzu wójta. Wójt nazywał się Walerian Gliński. Nazwisko takie bym powiedziała. Glińscy widzę od zawsze w rządzie. I została przykryta płócienną płachtą. Po prostu no kobieta no, jest poddawana torturom. Miała tam stać w tej beczce do czasu zebrania się na obrady urzędu, no i wydania wyroku. Jak widzicie, wyrok jest prawdopodobnie już wydany. Burmistrz Marcin Jałochowicz razem z tym wójtem Walerianem Glińskim postanowili. Wysłać po pomoc do Żgowa, gdzie już kilka wiedźm zostanęło, że tak powiem, załatwionych na tyle, że nie, nie robiły już nikomu żadnej krzywdy. Mieli doświadczenie w tym Żgowie po prostu najwyraźniej większe niż w Łodzi, bo rajca ze Żgowa, Bartosz Warka, już miał wprawę w podciąganiu oskarżonych na belce i przepiekaniu im boków. Bo no, perwersja straszna najwyraźniej w głowie panów była. No, i odsiedź ze Żgowa przeciwczarownicowa przybyła. Ten rajca razem z pomocnikiem mieli zjechać do łodzi 8 lipca 1652 roku, by pomagać przy czarownicy. W ramach wymagrodzenia mieli dostać wódkę. Co jest dosyć zabawne, ponieważ wódka, na którą uchlał się ten parobek, Zofia Strasiboty była początkiem całego nieszczęścia kobiety. Zofia Bota była torturowana. Nie będę opisywać wszystkiego, ponieważ nie będziemy się w tym nurzać, ale no, tortury, jak się zapewne domyślacie, to nie jest nic przyjemnego. No i na tych mękach się przyznała, ponieważ kto by się nie przyznał, że jest czarownicą. Co zrobili panowie? Panowie teraz postanowili zrobić sobie bardzo okrutną, rzekomy proces, tak? Czarownicy. Zaczęto co? Od czego? Zaczęto od posłania po parobka po kwartę wódki. Kwarta wódki to jest niewiele, bo to jest około litra wódki. Bo no jakby wódka najwyraźniej jest bardzo niezbędna tym tępym urzędasom do tego, by znęcać się nad kobietą. Potem wójt polecił posłańcowi pójść na plebanie, bo plebana nam tu jeszcze brakuje i poprosić go o oleje święte, żeby wysmarować rogi sędziowskiego stołu, żeby je ochronić przed wielką mocą nieszczęsnej Zofii Strasi Boty, której winą było to, że nie nakarmiła pijanego parobka, a potem, że Szłatyłem podlewając kwiatki. No ale kwarta wódki dla, tak, dla licznego grona to bardzo niewiele, no ale można było przystąpić do dzieła. Wydobyto e, strasibotę z beczki. Chłopaka posłano po więcej wódki. Ogolono jej głowę tępą brzytwą, bo podobno diabeł siedzi we włosach, więc nie może się tam ukrywać, jeżeli się te włosy zgoli. Poziom zabobonu widzę tutaj rośnie. Następnie wójt odezwał się do Sto Zofii tymi słowem. Podobność ty miała spółkę z diabłem i Zofio strasi, bo to przyznaj się dobrowolnie, nie daj się męczyć, zapieranie nic ci nie pomoże. Czy się przyznasz, czy się nie przyznasz, zarówno się od śmierci nie wybiegasz, bo są na ciebie wszelkie dowody. A przyznawszy się dobrowolnie, nie będziesz mąk przygotowanych cierpiała. Przez wzgląd na dobrowolne twoje wyznanie winy, sąd cię łaskawszą śmiercią ukaże. A jeśliś to uczyniła z głupstwa albo z namowy cudzej, nauczywszy się tego od drugich starych czarowników albo czarownic, przyznaj się, możecie sąd za twoją pokorę życiem darować. Jakbym słowem wyrok już zapadł. Sterozofia Strasibota mogła co najwyżej się przyznać, żeby umrzeć mniej, męcz mniej męczącą śmiercią, Albo dołą by dołączyć do siebie inne osoby, które by na śmierć powołała, próbując ratować życie. Bo tutaj jedynym warunkiem było wskazanie innych czarowników lub czarownic. Zofia Straśli-Bota w tym czasie stoi łysa, bez ubrania, zmaltretowana tyłem do stołu sędziowskiego, płacząca. I przyznaje się, błagając, by oszczędzono jej bólu. Bo nie ma innego wyjścia. Pisarz przysięgły oczywiście zapisuje w aktach, że się przyznała, bo wszyscy byśmy się przyznali. Sędziowie wypili już drugą wód butlę wódki. Poczucie sprawiedliwości wy wypełniło ich po sam czubek pijanych łubów I yy, na, nie i tak Sofii Sibocie tortur. Mimo, że się przyznała, panowie byli pijani. Kobieta stała przed nimi nago i płacząc, więc wyrwano jej stawy barkowej i generalnie poddano dalszym torturom. A za ostateczny dowód, w faktach zanotowany, że Zofia jest winna, był pies, który między nogami pijanych urzędników tam urzędował. Jakiś burek ktoś nadepnął mu na łapę, burek warknął. Skoczył na podwórze, a burmistrz e, krzyknął, że och, widzieliście? I to był wyraz triumfu, że skoro pies się czegoś przestraszył, to na pewno dlatego, że jest tam wiedźma, bo pies był czarny. No więc e, w pewnym momencie, w, jakby w efekcie tych tortur, Zofia umiera i zostaje zakopana przy granicy miasta. Mimo tego, jeśli chodzi o charakter łodzi w XVII wieku, trzeba jednak przyznać, że sama ta sprawa, że musiano posyłać pospeców od czarów do żgowa, świadczy o tym, że mimo wszystko w łodzi było lepiej pod tym względem niż gdzie indziej. Pewnie dlatego, że było to miasto trochę większe niż te wszystkie okoliczne wiochy, więc mimo wszystko świadomość była większa, choć jak widzimy, urzędnicy prawdopodobnie jeszcze do tej świadomości i rozumu nie doszli. Więc procesów oczary w XVII wieku już w Łodzi dużo, jak widzicie, nie było, niemniej nawet jedna niewinna ofiara to trochę za wiele. No, i to tyle. I to bardzo krótka relacja, ponieważ ostatnio napracowałam się przy bardzo długich podcastach i muszę nagrać kilka krótkich z braku czasu. I ponieważ teraz możecie swobodnie już wyłączyć ten podcast, jest on krótki, więc wykorzystam tę okazję. Jeszcze raz mówię: merytoryczna część się skończyła, możecie wyłączyć. Będą teraz ogłoszenia parafialne, które raz na jakiś czas za namową im YouTube'a muszę umieścić. Zatem. Tutaj będę mówić te wszystkie rzeczy nudne. Czyli wiecie, trzeba subskrybować, komentować, dawać łapki w górę, bo to jest oczywiście miłe bogom algorytmów, bo bogowie algorytmów bardzo lubią podobno komentarze. Komentarze zaznaczam wyłącznie miłe, ponieważ te, które są nastawione na to, żeby mi powiedzieć, że jestem gruba, brzydka i ruda, są generalnie usuwane, ponieważ przestrzeń pod moim podcastem jest przestrzenią, ma być bezpieczną i sympatyczną. Wystarczająco jest dużo szamba w internecie, żeby je jeszcze tutaj hodować. Poza tym co, no, żeby dostać powiadomienia trzeba kliknąć ten taki dziwny dzwoneczek, ale one się te powiadomienia czasem wyłączają, jak zapewne wiecie. Jeżeli nie żyliście tutaj przez ostatnie, nie wiem, 20 lat w ciemnej piwnicy bez dostępu do elektryczności, to pewnie te wszystkie informacje są Wam znane. No i tyle, życzę Wam miłego dnia, wieczoru, nocy. Nie wiem o której godzinie tego słuchacie, i podziękujcie sobie, zwłaszcza drogie panie, słuchaczki. Że nie żyjecie w XVII wiecznej łodzi. W ogóle życie w XVII wieku było beznadziejne, naprawdę nie ma za czym tęsknić. Do usłyszenia.